Wstaję sobie rano, wchodzę w zakładkę wiadomości i moim oczom ukazuje się taki oto komunikat. Łuk wybuchowy, łucznictwo może być bombowe. Na początku byłem lekko podekscytowany, mówię, wow, Epic Games dodaje nową broń, ale po chwili sobie myślę, hola hola, przecież mamy 1 kwietnia. Coś mi tu śmierdzi prankiem. Kusze na strzały od Amora już przerabialiśmy. Kusza, który ma zwiększony damage, kiedy zabijamy zombiaki również. No to czyli teraz przyszedł czas na łuk. Z pewnością ta informacja nie jest fejkowa, ponieważ cały czas wisi ona w zakładce wiadomości. Z tego co się dowiedziałem, łuk będzie posiadał wybuchowy grot, który będzie zadawał 110 punktów obrażeń, a jego czas przeładowania będzie wynosił 1,3 sekundy. Łuk prawdopodobnie pojawi się w najbliższej aktualizacji zawartości, czyli która jest zazwyczaj we wtorek bądź w czwartek. W sumie które też czasem było, kiedy we wtorek była posówka. Więc wszystko jest możliwe, łuk lada chwila może pojawić się w grze. Więc od razu chciałem wam zapowiedzieć, jeżeli zostanie on dodany do rozgrywki, na moim kanale od razu pojawi się test tego łuku. Sprawdzimy sobie, jak daleko strzela, czy przebija różne struktury, metalową, kamienną oraz drewnianą. A wy możecie również napisać w komentarzu, jaki byście chcieli zobaczyć test w przyszłym odcinku, a ja z miłą chęcią dla was go nagram. W sumie zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy zostanie on dodany do rozgrywki bezpośrednio na tydzień bądź dwa. Jak zawsze to robią, kiedy wchodzi nowa broń, żebyśmy sobie ją przetestowali i stwierdzili, czy ona się nadaje do gry, czy też nie. Czy zostanie dodana w trybie okresowym? Pewności wszystkiego na dniach się dowiemy. Teraz chciałem ogłosić wam wyniki konkursu na twój wymarzony skin z poprzedniego odcinka. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. A jeżeli ty byś chciał wygrać swój wymarzony skin, wystarczy, że wspierasz mnie z kodem Gaming with Farrell, subskrybujesz kanał, zostawiasz łapeczkę w górę i w komentarzu napisz, jaki jest twój wymarzony skin. A szczęśliwemu zwycięzcy w przyszłym odcinku wręczę wartość skina w postaci kodu PSC. Jeżeli jest to skin legendarny, jest warty 2000 V-dolców, otrzymujesz ode mnie 80 zł. Więc bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto, a konkursy są jak co każdy odcinek z Fortnite'a. Teraz chciałbym was zaprosić na kolejną część tego odcinka, gdzie razem z Yoshihito Mayoshi staraliśmy się przejść tryb okresowy Podłoga to Lawa. Jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi, siemano Yoshi. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. I postaramy się razem dzisiaj z Yoshim wygrać Podłoga to Lawa. Mordo, jakiś pomysł? Wiesz co, możemy polecieć sobie... Zobacz, co na widmo... Na... No, ja może widmowe wzgórza. Mamy zaraz tu chatkę Drakuli wyżej. Zamek Drakuli. Tak, dobra. No, to jest dosyć wysoki punkt akurat na mapie, więc warto tam się zatrzymać. Jakby strefa tu siadła, no to może być ciekawie. No, fajnie by było w sumie. Ej, mega to fajnie wygląda ten tryb, co? Lawa idzie. Jestem ciekaw, po ile ona bije. Lawa idzie, matsy idą, wszystko idzie. A no, matsy same rosną, no. No też w ogóle jestem ciekaw, jak lawa właśnie uderza, jakie hity wali, czy automatycznie się umiera po prostu. No i na przykład, bo wiemy, że jak lawa w wulkanie zadaje po jeden obrażeń tak naprawdę, nie? W normalnym trybie. Tutaj jeżeli by zadawała po jeden obrażeń, no to tak dziwnie, nie? Jakby podrosła do poziomu najwyższego po jeden... Bez sensu, nie? Mi się wydaje, że chyba więcej bije, ale to może się przekonamy później. Dobra. A tu spokojnie, będzie jeszcze okazja zobaczyć. Nie wiem kompletnie jaką taktykę tutaj obrać na ten tryb. Na pewno dużo matsów. Tak, jaką dużo broń? Matsów. Chyba jakąś dalekodystansową, najlepiej... No, też mi się wydaje, że na blisko nie będziemy potrzebować aż tak bardzo. Zobaczymy zresztą. Zaraz, pewnie się przekonamy. Mam nadzieję, że nikt nas nie dojedzie w międzyczasie, no ale... Mam jakiegoś już sztrucla. Dobra. Jedyne co na daleko. Ja sobie mam tylko digla. To też jest aktualnie moja jedyna rzecz. Pompa. Dobra. Zielona szybka, co prawda, ale lepsza taka niż wcale, nie? No, jest i snajpereczka cicha, dobra, silent sniper. Śmierdziele są, dobra. Też kewy, dobra, kewy biorę. Bandaże nam się przydadzą? Chyba przydadzą, nie? Jak dostaniemy jakąś bombę. Wiesz co, mogłoby się nam przydać, ale myślę, że bardziej w kewy możemy lecieć, bo... No, życie teraz łatwo zregenerować, w sensie, no wiesz. Nie dość, że mamy ogniska, to jeszcze fragi możemy. Tu są śmierdziele, kurde, te śmierdziele mnie kuszą, ja je zabieram. Jak coś, ja mam jeszcze 6 kolejnych, więc... Śmierdzieli, dobra, tu są kewlary. To ja rzucam. Ja będę, zestakuję sobie stack. Ktoś do mnie strzelał. Nie wiem kto, nie wiem skąd. Stack 15 tych. Też nie wiem skąd, nie wiem kto. Ale gdzie ty jesteś, przyjacielu? Tu jesteś, dobra. Jestem obok, no. Dobra. O, chyba z Drakuli hrabi. Tak, widzę go, no. Dobra. A tu przez okno go ściągnę, ale go zaskoczę. Okej. A to jakiś... O, dostał. To jakiś bocik.
No, dostał z Digla ode mnie ładnie. Dawaj, Misiek, wystaw się. To wyłaś. Wyłaś. Powiem ci, że... Dobra, ale nam poziom lawy się podwiększa. I niestety, przyjacielu, musimy zacząć tutaj troszeczkę szybciej lutować to wszystko. Dobra. Bandaże. Nie mamy żadnego rifta? Nic. Skrzynka. Mam jednego riftu goła, no. To zaraz go... Dobra, to jeszcze skrzynka jest, okej, myślałem, że to zlutowałeś. Mamy dwa, dobra. Dobra, no to zaraz go... Tego wariata raszujemy z góry. Dobra. Nie wiem, czy on parę, czy solo. Niepotrzebnie trochę zdradził swoją pozycję, ale trudno. No, dostał tylko mukę na łeb. Był jakiś PM-ik? Wiesz co, tu mam PM-a jednego, no, tutaj mam. Daj mi tego PM-a, bo ja muszę grać pompa PM, bo jestem słaby. Dobra, dobra. Ja dobra. Mam problemu. Dobra, odpalaj rifta. Lecim. Dobra. Lecim na górę. Wyjaśniać typów. W sumie nie, do strefy dawaj już. Plujemy, dawaj, przez strefa dawaj, jedzie, no. Damy radę gdzieś tu? Gdzieś dalej. Kurczę. O, wiesz co, może być ciężko, byśmy musieli dobudować. Patrz, tu są pode mną typki. Dawaj. Tu pierw. Widzę. Gdzie on jest? Uciekł. Gdzie oni są? Dobra, tu im dałem śmierdzącego. Ale lasera dostałem. Dobra. Aj kurde. Ile on miał keva? Nie mam pojęcia. Ale dobra. Grunt, że wyjaśnieni. Grunt, że wyjaśnieni, no. Jakiego on miał skina? A wiesz co, nie wiem. Wiem, że przyjacielu, musisz mi kopnąć kewy. Dobra, to ja tutaj mam do ciebie takiego, o, dużego. A małego nie było? Nie, nie mam. Dobra, może być nie duży. Nie mam, nie mam, nie mam. Dobra, co tu mamy? AK, pompa, metal, sztrucel. Dobra, nieważne. I dobra, chyba musimy iść dalej tak w ogóle. No tak. Bo strefa za chwilę dosłownie. Shall we go, no. Dobra, to szybciutko może iść. Jest, jest lunchpadzik, lunchpadzik jest. Co? Ile ta strefa? 8 sekund. Gdzie jest lunchpadzik? Tutaj. Znalazłem go. O. Dobra, to będziemy w sumie uratowani w miarę. Na razie spokojnie. Czekaj. O, wezmę w sumie sobie... czy spokojnie? Nie no, rifta odpalaj, wariat. Gdzie ty dobra, jesteś? Dobra, rifta odpalam. Te strefy okay. Są mega szybkie w tej gierce. No, strasznie. Ale właśnie... dzięki temu ta gra będzie bardziej dynamiczna, nie? Nie wiem. Tak, ale. Problem jest taki, że. Nie dolecimy tam, nie? Ciągle uciekamy, no nie. Myślę, nie, że gdzieś tu. O, tam dolecimy, no? No tam, tam. Tu dolecimy. Tam, tam. No, no, no. Dobra, tam lecimy i teraz. Nie no, tak. Typki są. Gdzie? Budują się. Dobra, glidera użył. Polecieli. Czego oni uciekali stąd tak szybko? Wiesz co, nie mam pojęcia. Ale jeszcze tą chatkę. Tą chatkę jeszcze muszę zobaczyć, jest skrzynka. To może nas uratować. O nie, strefa, lawa, wszystko naraz. Nie, zapomniałem, że to jest o nie. Tam jest skrzynka, ja muszę ją otworzyć. Bandaże na razie mamy, ta skrzynka, a czy ta strefa chyba dużo nie bije, co? Właśnie nie wiem, która to... O, mam rift to goła. Drepnął mi kolejne. Czekaj, lecę do ciebie, bo lawa cię dojeżdża, stary. Idę cię uratować. dobra, czekaj. Nie, to ja biorę bandaże. Bandaże nam się przydadzą, okej. Okay. Dobra, nic. Dobra. Jesteś już? Z tym riftem? Czekaj, jestem. I mam czekaj, trapa skończy. Nawet trującego. Dobra, chodź. Gdzie ty jesteś? U góry? Jesteś. Nie, na dole. Stary. No dawaj. Tak... Nie, zablokowałem się. Jaki shit. Szybciej. Czy ja dolecę? Lecimy, stary, tam, no. Ale zadyma, Mam 18 HP, 17, 16, 15, dogoń tą strefę, Farel, dogoń, tam było ognisko. Dogoń, stary, gdziekolwiek. Tam było ognisko, gdybym te ognisko, 8, 7, 6, jestem. Dobra, teraz uważaj. Dobra. Siemanko. Siemanko. Mamy zlecenie, cokolwiek? Proszę, mówiłem, że bandaże się przydadzą. No, rzeczywiście się przydadzą. O, i dobra, kolejna strefa. No spójrz gdzie. Ej, no nic, bez sensu to jest gra. No, naprawdę.
Nie, ta strefa jest przeciwko nam cały czas. My nie zginiemy od lawy w tym odcinku od strefy. No, naprawdę. Nie chcę ci nic mówić, przyjacielu, nie, ale... Strefa challenge. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Lawę już widać. Lawa tuż, tuż, kumplu. Tak? Żeś mnie zabudował. O! No rzeczywiście. O! Dobra, chyba będziemy musieli stary ruszyć tyłek. Nie wiem, idziemy, co? Próbujemy. Czekaj. Nie wiem, czy coś to nam da, ale próbujemy uciec, Yoshi, do strefy. Dobra, wiesz co? Ja buduję na razie, nie? Ja się podleczę troszeczkę. W górę chyba trzeba będzie budować. Ojeju! Ojeju! Nie. Czekaj. Jak ja nienawidzę tych daszków edytować. No dobra, ja dawaj. Ja wzmacniam trochę. Okej. Okay. Lecę, nie wiem, stary. Co z tego będzie, ale będzie. Tu się tylko muszę tego pierw złapać, już będzie okej. Okay. Tak, tak, tak. Nie kolapsujcie, tak, tak. Nie kolapsujcie, proszę was, przyjaciele, nie kolapsujcie. Czy ktoś tam jest? Okej. Okay. Nie ma chyba nikogo. Ja nie mogę, stary, co się dzieje tutaj? Ja już idę tutaj. O, dobra, wiesz co? Nie wiem, czy to... Chyba ktoś strzela. Czekaj, dobuduję ci. Dobra, ja już jestem w sumie safe, tak w miarę. O Jezu, ja nie. Dawaj, Yoshi. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jestem. Nie wiem. Strzelają do nas, wariaty, skąd? Nie mam pojęcia, stary. Aż wszystko... Dojeżdżają nas. Gdzie oni są? Na dole, pod nami. Masz coś, żeby uciec? Launchpad. Stawiaj. Dobra, wyżej. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. I zaraz postaw podłogę, podłogę. A mamy gdzie dolecieć? Czy tyle mówisz? No, powiem ci, że... Dobra, lecimy na to. Na to z przodu, na to z przodu, nie wiem. Co z tego będzie, nie wiem. Dobra, i od razu dojeżdżamy typów. O nie! Dostałem. Szkoda. No, trochę. Byli szybsi i byli więcej dalej, wyżej, prędzej. Ojeju. Siódme miejsce. Wow. Była gierka. Wow, no. To było na tyle, moi drodzy, dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy. No i przypominam standardowo o wspieraniu z kodem Gaming with Farel, bo dzięki temu możesz wygrać swój wymarzony skin. Trzymajcie się. Cześć! Come on.